Wieczór Państwu. To nie my tu powinniśmy siedzieć. Teraz powinna siedzieć Tamara Duda, opowiadać o swojej książce Córeczka, ale niestety ostatnie wydarzenia, czyli te wzmożone bombardowania, czyli krótko mówiąc ludobójstwo, które no, trwa już od 24 marca, ale teraz ma wzmożony i cywilny charakter, spowodowało, że Tamara niestety nie mogła wyjechać z Kijowa, musiała zadbać o swoje dzieci i zaplanować im jakiś bezpieczniejszy czas. I dlatego spotkanie z naszą dzisiejszą gościnią przesunęliśmy na tę godzinę teraz, a naszym gościem jest Natalka Śniadanka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się nie mogłem doczekać, by wziąć tę książkę do ręki, dlatego że dzisiaj jest przedpremiera, dopiero jutro w Warszawie, tak? Jutro w Warszawie ta książka będzie miała swoją premierę i baliśmy się, że ona do nas w ogóle nie dotrze. Autorka też miała ją w rękach tylko raz kilka dni temu na festiwalu Haupta. Dużo wydałaś książek po polsku. To ci się podoba? Tak. Podoba mi się, jest fajna. Znaczy fajnie jest napisana, ale ja pytam, czy ci się podoba? Nie, okładka mi się podoba. Tak? Tak. Dowiedziałam się od wydawnictwa, że te jaskółki są symbolem Ukrainy dążącej do wolności. Czy w Ukrainie jaskółka jest symbolem wolności? Myślałam, że w Polsce jest. W Polsce jest symbolem pokoju. I to też nie w Polsce, tylko nam to przywieziono, ale no nic, zostawmy tę okładkę. Ważne, że książka jest. W przykładzie Bohdana Zadury, co stanowi dodatkową rekomendację oczywiście dla tej pozycji. No i mieliśmy z Natalką taki kłopot, jak z Państwem o tej książce rozmawiać, bo na pewno jej nie znacie. A ma ona taką cechę, która się w ciągu ostatnich 10 lat, może 15, w literaturze ukraińskiej powtarza w takim najlepszym sensie. To znaczy ona jest książką, która przez pryzmat historycznego szczegółu, bo nawet jeśli jej akcja toczy się na przestrzeni 160 lat, to wciąż mówimy o tym, że spoglądasz na historię przez soczewkę bohaterów i ich bezpośrednich doświadczeń, ale tak naprawdę ta opowieść przez to staje się uniwersalna i staje się opowieścią o Europie XX wieku, o świecie XX wieku, a teraz jeszcze z perspektywy wojny, no to XXI też. Ja te koneksje literackie, które da się z tej książki wyczytać, da się w niej odnaleźć, jeszcze będę o tym chciał z autorką rozmawiać w późniejszej części. A teraz pomyśleliśmy sobie, że aby w ogóle wprowadzić Państwa w uniwersum tej książki i w jej świat, to poprosimy Natalkę o lekturę. Może tylko krótką wzmiankę. Przesłało mi dzisiaj wydawnictwo taką recenzję na tą książkę, w której recenzent pisze, że jedyna rzecz, która go tak nie podobała mu się w trakcie czytania, a czyta to dawno, było zachwycenie bohatera głównego takim zwycięstwem ukraińskich żołnierzy czasów pierwszej wojny światowej. Czy ich dzielnością, tak, to Bohdan tak. Zadura. Nie, to nie był Bohdan. To Bohdan, tak? Tak. A, no, czyli to powtórzył ktoś już, tak jakby nie, na pewno za nim. No i teraz jakby szkoduje tego swojego wrażenia, bo akurat nie sprawdziło.
To ciekawe, prawda, że można mieć w polskiej tradycji literaturoznawczej i refleksji historycznej takie mniemanie o niedzielności Ukraińców. I trzeba było wojny z Rosją, żeśmy się o tym przekonali. Trochę bzdura. Myślę, że to nie chodziło o niedzielność, tylko o to, że to było już aż tak przez niego, no bo to nie były jakieś moje słowa włożone w usta tego bohatera, tylko jego listy autentyczne, bo ten bohater istniał naprawdę. No i on rzeczywiście w każdym z tych listów zachwycał się tymi ukraińskimi żołnierzami. No i to jakby mogło brzmieć nienaturalnie, że aż tak był zachwycony. No i historia nam to pokazała, że jednak miał rację. Powiemy o tym bohaterze, a teraz słuchamy. Ta książka nie ma, ma dużo rozdziałów, ale rozdziały nie mają nazw, mają tylko liczby. I to ma jakby pomagać w czytaniu, bo jak już mówiłeś, jest bardzo duża przestrzeń historyczna, ponad 100 lat. No i żeby się zorientować w tym, bo to nie jest powiedziane chronologicznie, to zawsze wiemy z tego, z tej tak zwanej nazwy, o jaki czas chodzi. 1969-2008. Halina urodziła się godzinę przed północą 18 sierpnia 1969 roku. Tego samego dnia, a dokładnie do tej samej nocy, tylko 21 lat wcześniej, w kijowskim więziennym szpitalu sporządzono akt zgonu jej dziadka, ukraińskiego pułkownika, dowódcy pułku strzelców sieciowych, skazanego na 5 lat więzienia w Paryżu, pozbawionego austriackiego obywatelstwa w Wiedniu, łasego na młodych marynarzy i urodziwe kobiety klienta paryskich burdeli, szpiega angielskiego i francuskiego wywiadu, sympatyka OUN, arcyksięcia Wilhelma von Habsburga. Dla Halliny był dziadkiem Wilhelmem, rzadziej Wiliusiem. Właściwie Wiliusiem nazywano go w dzieciństwie, a później już w głębokiej starości. Wilhelm, najmłodszy syn Karola Stefana von Habsburga, urodził się 10 lutego 1895 roku. Pół roku przed tym, jak Zygmuntowi Freudowi przysnił się słynny sen o zastrzyku Irmy. Za sprawą tego snu Freud doszedł do wniosku, że każde marzenie senne jest realizacją jakiegoś pragnienia. Najpierw wywołał tym skandal i niedowierzanie w środowisku naukowym. I dopiero później, właśnie dzięki temu odkryciu, stał się uczonym światowej sławy. Pierwsze wrażenie, jakie sobie przypominam z dziecięcych lat, to morze, dużo wody. Napisał dziadzio Wilhelm w autobiografii, której język Halina rozumiała tylko częściowo. Tak wiele było w niej zniekształconych polskich i niemieckich słów. Na przykład nie od razu pojęła, że marynarką dziadzio nazywał nie część ubrania, a morską flotę. Że reparacja oznaczała operację, a belfer nauczyciela, zegarek zaś u dziadziusia nazywał się kurant. Kurant dziadziusia zawsze pokazywał o godzinę wcześniej niż zegarek Halliny. Wilhelm i babcia Sofia nigdy nie przeszli na wprowadzony przez władzę radziecką czas. I kiedy umawiali się z kimś na jakąś godzinę, to zawsze się upewniali, czy chodzi właśnie o czas moskiewski. Napisać wspomnienia dziadzio postanowił tak samo nagle i niespodziewanie, jak postanawiał niemal wszystko w swoim życiu. Kiedyś w zimie Halina zachorowała na wieczną ospę i przez kilka tygodni nie chodziła do szkoły. Wilhelm siedział przy jej łóżku, starannie smarował czerwone pryszcze zieloną maścią i opowiadał historię z przeszłości, żeby odciągnąć jej myśli od tego, jak swędzi jej skóra. Dziadziu, oszukujesz mnie, to wszystko nie może być prawdą, wyśmiewała go Halina. Przeczytałeś jakąś przygodową książkę i teraz mi ją opowiadasz. Właśnie wtedy Wilhelm uznał, że jego biografia to przygodowa książka, którą on sam napisze. Uroczyste przygotowania do pracy nad memoirami trwały w przybliżeniu miesiąc. Wilhelm długo urządzał gabinet. To był dawny gabinet ojca babci Sofii, w którym ten odpoczywał po pracy.
Stał tu nakryty zielonym suknem stół. Liczne szuflady były zamykane na klucz i prawie wszystkie klucze jeszcze były na swoim miejscu. Zanim zacznie pracę nad wspomnieniami, Wilhelm chciał znaleźć najwygodniejszą poduszkę na krzesło, ale żadna mu nie pasowała. Więc nadaremnie, sprawdziwszy wiele wariantów, oddał krzesło do naprawy, żeby całkowicie zmienić jego obicie. Jednak dalej nie był zadowolony i spróbował usadowić się w jednym z głębokich skórzanych foteli, które miały dość szerokie szczeliny między bokami a siedzeniem, i stamtąd Sofia jako dziecko wyciągała różne drobne przedmioty. Monety, pilniki, łyżeczki, grzebienie. Wilhelm wymienił w gabinecie zasłony, żeby stworzyć jak najbardziej zaciszny nastrój. Długo wybiera papier, pióra, ołówki. Wszystko to pokazywał Halinie, radził się z nią. Dała mu na notatki kilka swoich grubych zeszytów w kratkę. Wilhelm oznajmił, że w zeszytach w okładkach ze sztucznej skóry w depresyjnym kolorze buraków on z pewnością niczego ważnego nie napisze. Halina zaproponowała, żeby okleić zeszyty papierem i pomalować. Tak też zrobili. Wreszcie Wilhelm ogłosił, że następnego dnia zaczyna pracę nad memoarami. Następnego dnia, tuż po śniadaniu, powiedział: teraz proszę mnie nie przeszkadzać, będę pisał. Dumnie poprawił szlafrok i zniknął w gabinecie. Przyciągnął tam starą babciną maszynę do pisania i starał się teraz szybko nauczyć się na niej pisać. Z gabinetu przez pierwszych kilka minut dobiegał stukot klawiszy, a potem dziadziuś czymś mocno walnął, być może krzesłem, i krzyknął: verdammt nochmal. Być może to oznaczało, że zaklinowała się jakaś litera albo że zrobił literówkę. Mniej więcej po godzinie wyszedł z gabinetu trochę zdenerwowany i zapytał babcię, czy nie ma czegoś smacznego, bo pisanie mu nie idzie. Babcia przygotowała mu herbatę, kanapkę z konfiturą i ser ze śmietaną, jego ulubiony deser. Wilhelm znikł za drzwiami. Minęła jeszcze godzina i wyszedł znowu. Tym razem nastawiony bardziej zdecydowanie. Co można napisać w szlafroku? Rzucił już na progu i zdecydowanie otworzył drzwi szafy z ubraniami. Jakie ubranie, takie pisanie. Muszę doprowadzić się do porządku. Potem zaczęło się długie przebieranie, mycie, golenie, czesanie, manikur. Dziadziu zawsze bardzo starannie robił sobie manikur. Strasznie go denerwowały polamane, poukryzane, brudne paznokcie czy zarogowiała skórka przy nich. Manikur zajmował dość dużo czasu i tym razem przyciągnął się do obiadu. Za to obiad odbył się w uroczystym, paradnym ubraniu. Dziadzio nawet znalazł w szufladzie, oczyścił skórzu i założył na rękę swój szwajcarski kurant, którego nie nosił już od wielu lat i który cudem ocalał podczas pobytu w więzieniu. Po obiedzie dziadzio westchnął zadowolony i powiedział: no to teraz można troszkę odpocząć. I poszedł do gabinetu na poobiednią drzemkę. Po niej pił kawę, grał z Halyną w szachy, czytał i tego dnia nie wspominał już o pisaniu. Następnego ranka wszystko się powtórzyło. W czasie choroby Halyny udało mu się jednak napisać parę stroniczek. Z każdą z nich wybiegał z gabinetu, radosny jak dziecko i podniecony, zaciągał pasek szlafroka i od razu czytał Halynie to, co właśnie stworzył. Co prawda, do każdego przeczytanego zdania dołączał jeszcze własną długą opowieść, bez której z trudem można by było zrozumieć to, co napisał. Opowiadał Wilhelm znacznie ciekawiej niż opisywał. Napisanie jakiegokolwiek zdania przychodziło mu z wielkim trudem. Długo się męczył, sformułować najprostszą myśl, dobierał słowa, dużo poprawiał i skrześlał, a mimo to tekst wychodził poplątany i nie zawsze było jasne, co właściwie Wilhelm chce powiedzieć. Tłumaczył to brakiem wykształcenia gimnazjalnego, bo uczył się wtedy wedle programu szkoły realnej, a nie gimnazjum. Domowi nauczyciele w jego dzieciństwie chcieli przede wszystkim zrobić dobre wrażenie i na rodzicach dzieci, i na samych dzieciach. A pilnowanie, jak uczniowie opanowali materiał, to już była sprawa drugorzędna. Więc dzieci opanowywały to, co przychodziło im najłatwiej. A Wilhelmu najłatwiej przychodziło mówienie niż pisanie. Na przykład pisanie, wypracowanie i jego przedstawienie wyglądało tak.
Przez całą lekcję opowiadał nauczycielce o swoich letnich wakacjach. Przedstawiają najdrobniejsze szczegóły swojej podróży z rodzicami do Paryża, opisując maślany smak świeżych croissantów, śpiewną intonację paryskich kelnerek i pokojówek w hotelach, kurz na ulicach, damskie suknie w teatrze, przygody na drodze tam i z powrotem. Nauczycielka słuchała go, wstrzymując oddech. Potem mówiła: wspaniale, Willi, a teraz zapisz to wszystko. Po kilku chwilach, uśmiechając się z zadowoleniem, podawał jej kartkę i mówił: gotowe. Jak to? Już? Tak szybko? Dziwiła się nauczycielka, rozkładała kartkę i czytała: spędziłem wakacje w Paryżu. Tam było dobrze. I to wszystko? Znów się dziwiła. Tak, tak, resztę pani opowiedziałem. Szeroko uśmiechał się, zadowolony z siebie Willi. Pisanie nigdy nie przychodziło Wilhelmowi łatwo. Zaczęło się od lekcji kaligrafii w dzieciństwie, których szczerze nienawidził i unikał na wszystkie możliwe sposoby, a potem tak samo nie chciał pisać wypracowań. Nudziło go tracenie czasu na coś, co i tak potrafił sobie wyobrazić. Ta niemożność skupienia się na dłużej rodziła też chaotyczność i fragmentaryczność jego ustnych opowieści. Pewne epizody wspominał często i szczegółowo, innych w ogóle unikał. Dlatego Hałynie pozostały dość fragmentaryczne wyobrażenia o życiowych przygodach dziadka. Tak bywa po obejrzeniu starych, nieopisanych dokumentalnych filmów, kiedy taśma stale się zrywa, a wraz z nią kawałkują się też wrażenia, łącząc się ze sobą w najbardziej niespodziewanych miejscach. Słuchając tych opowieści, zaczął rysować. Najpierw po prostu twarze, starając się sobie wyobrazić, jak wyglądali wszyscy ci ludzie z dziadusiowych opowiadań, a potem poszczególne scenki. Jak to dziadek, jeszcze jako mały chłopiec, nudzi się na dworskiej ceremonii w Wiedniu. Jak ucieka z rodzinnego zamku w polskim mieście Żywiec w góry do Huculów. Jak oddaje honory swoim żołnierzom z ukraińskiego batalionu strzelców syczowych. Jak spotyka się z metropolitą Szeptyckim we Lwowie. Jak przymierza nowe ubrania w Paryżu. Scenki w jej zeszytach przypominały komiks, z tą tylko różnicą, że historia, jaką one opowiadały, nie miała chronologicznego następstwa zdarzeń. Po wydarzeniach II wojny światowej mogły tam być przedstawione sceny z pierwszej lub z międzywojnia. Dalej pojawiały się epizody radzieckiego Lwowa, a potem z lat 30., kiedy Wilhelm mieszkał w Paryżu. Ten komiks przypominał opowieść dziadka i jego samego, wcielenie chaosu, nieprzewidywalności, burzliwości i niepowstrzymanego temperamentu. W dodatku w jego życiu wydarzenia następowały z bardzo nierównomierną intensywnością. W okresie między 1914 a 1921 rokiem wydarzyło się kilkudziesięciokrotnie więcej i o wiele ważniejszych rzeczy niż przez następnych 20 lat. Potem znowu był krótki rozbłysk intensywnego życia, a następnie letarg czasu radzieckiego. Dziadkowi bardzo się podobało, jak Hałyna rysowała. Patrząc na rysunki, przypominał sobie nowe szczegóły, a ona od razu je utrwalała, czasem tylko intuicyjnie się domyślając, jak mogło wyglądać to czy tamto. Już w dzieciństwie Hałyna zapełniła swoim komiksem kilka grubych zeszytów, które bardzo ceniła i od czasu do czasu dorysowywała w nich różne epizody, które wyłaniały się w jej pamięci z dziadkowych opowiadań. Właśnie te komiksy po wielu latach zabierze ze sobą do Wiednia, żeby pokazać klientowi jako pomysł przyszłego zaaranżowania wnętrza jego knajpy. Ten od razu się zachwyci i już po godzinie od spotkania przyśle Hałynie pocztą elektroniczną umowy z taką kwotą honorarium, z której trudno było zrezygnować. I nie zrezygnowała. Na pierwszej stronie komiksów Hałyny był narysowany zegarek produkcji firmy Omega, model Seamasters. Taki sam Hałyna potem widziała w kinie na ręce Jamesa Bonda. W filmie o Bondzie pierwszy raz usłyszała hasło „Świat to za mało”, którego dziadek użył jako motta na pierwszej stronie swoich wspomnień, ale nie dlatego, że lubił filmy o Jamesie Bondzie,
a dlatego, że to było jedno z rodzinnych zawołań Habsburgów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ktoś, kto nie... dla kogoś język polski nie jest pierwszym językiem, potrafi przeczytać po polsku. To, że swój tekst, to chyba nawet jeszcze trudniej, ale w tak wspaniały... To nie był mój tekst, to był tekst Bohdana Zadury. Tak, to jest tekst Bohdana Zadury. Ale w tak wspaniały sposób. Słyszałem, że tłumaczenie Zadury ci odpowiada. Tak, to nie jest pierwsza nasza praca. Ja wiem, słyszałem teraz w trakcie tej lektury, że ono jest dla ciebie naturalne, że naturalnie twoja historia po polsku. Ona bardzo dobrze czuje teksty i to tak odtwarza, że nie czuję się w tym obcości. Ja nigdy nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale jako tłumaczka to jestem raczej za tym. Jasne. Słuchaj, ten fragment zmusza mnie do dwóch pytań. Zacznę od drugiego. Kim tak naprawdę był Wilhelm von Habsburg dla Ukraińców? No właśnie, może zacznijmy od tego, kim on jest teraz dla Ukraińców, Austriaków czy Polaków, a jest nikim, bo w żadnym z tych krajów nikt go nie zna i nie pamięta. A był to ktoś, kto się urodził jako arcyksiędz w rodzinie Habsburgów. Był jednym najmłodszym z pięciu dzieci swojego ojca i jakby podjął bardzo dziwną decyzję. Ona nawet teraz wygląda bardzo podejrzanie, bo on zrobił coś takiego, że stwierdził, że tożsamość księcia austriackiego mu nie odpowiada i przybrał sobie tożsamość ukraińską. Miał to trochę po ojcu, bo ojciec myślał, że jednak co innego myślał, o tym przeczytam fragment, ale właśnie wydaje mi się, że ta myśl nawet teraz dla nas jest zaskakująca, czyli to jest bardzo współczesny sposób oczywiście postrzegania siebie i swojej identyczności i prawa na to, że to można wybrać, a nie tylko mieć jako coś, w czym jesteś urodzony. No to możemy się domyślić, na ile to było obce w tych czasach, na ile on był nierozumiany. No i właśnie dlatego na pewno jest zapomniany w tych wszystkich krajach, dla których rzeczywiście był ważną postacią historyczną i może najważniejszą postacią historyczną był dla Ukraińców. Bo... Nie sądzisz, że to jest bardzo mocno związane... O tym jest też ta książka, że to jest bardzo mocno związane z wyparciem takiego myślenia o tożsamości, którą można, ty mówisz, wybrać po polsku, Bohdan Zadura w twojej książce tłumaczy to obrać tożsamość, co ma jeszcze, jak sądzę, głębszy sens w języku polskim. Natomiast że myśmy tożsamość sprowadzili w ogóle do kategorii tożsamości narodowej. Tak? Czyli tak jak powiedziałeś przed chwilą, rodzimy się w jakimś kraju, a zatem nasza tożsamość jest polska, ukraińska, austriacka. Tymczasem w czasach monarchii to po pierwsze nie było jednoznaczne ze względu na wielonarodowość państwa. Użyjmy to w takiego konstruktu. A po drugie, ja czasem odnoszę wrażenie, że te wybory tożsamościowe, czy one dotyczyły arystokracji, czy dotyczyły innych grup społecznych, dokonywały się w sposób znacznie bardziej emocjonalny i estetyczny. Estetyczny w takim znaczeniu, że do czegoś nam było bliżej, coś nas przekonywało bardziej. Melodia jakiegoś języka przemawiała do nas mocniej. Kultura ludowa jakiegoś narodu była nam bliższa, choć nie była nasza. W tej książce mówisz tak, że spośród pięciorga dzieci Stefana
von Habsburga, tylko on obrał tożsamość ukraińską, a reszta obrała polską. I to jest taki wątek, którym chciałbym się chwilę zatrzymać, ale pytając cię teraz o polskość, polskość Wilhelma von Habsburga w takim znaczeniu, w jakim warto pamiętać, my wciąż jesteśmy na poziomie wyborów monarchicznych. To znaczy zaczynasz tę opowieść w świecie, w którym to monarchia decydowała o tym, kim jesteśmy. Jaka... To będzie chyba najrozsądniejsze pytanie. Jaka była tożsamość ojca? Jaki był pomysł ojca na tę linię rodu Habsburgów? Bo w końcu to się narodziło w żywcu. Jaki był plan polityczny na to? Ja bym najlepiej przeczytała jeszcze krótki fragment, który odpowiada na to pytanie. Z takim wstępem, że rzeczywiście masz rację, kiedy mówisz o tym, że wybór Wilhelma nie był racjonalny w takim sensie, w jakim nam się to może wydawać. Jemu po prostu podobały się Ukraińcy w dzieciństwie. Uciekł z domu, pojechał do Huculów, zakochał się w ten język, zakochał się w tą kulturę na tyle, że nauczył się ukraińskiego na naprawdę porządnym poziomie. Niedużo rzeczy, dokumentów o jego życiu zostały przechowane. Cudem są wiersze, które pisał i pisał je w języku ukraińskim. I to jest absolutnie bezbłędny język ukraiński. Trudno by było powiedzieć, że to nie był jego ojczysty język. Czyli ta identyfikacja rzeczywiście odbywała się na poziomie takim estetycznym, że to było dla niego fascynujące, ciekawe. To był taki romantyczny, szalony pomysł, który odpowiadał jego charakteru. I on sobie tak postanowił. No ale za tym pomysłem szalonym i romantycznym później szła dość wytężona praca na rzecz państwowości ukraińskiej po prostu. Tak, tak, no bo on był politykiem, no i to z tym się łączyło. No a teraz, jeśli pozwolisz, to przeczytam jednak fragment o... Polski? O projekcie polskim, tak. Nie, to nie pozwolę, bo to jest jeszcze drugie pytanie dotyczące tamtego fragmentu. Jest trudno z tymi prowadzącymi. No bo wiecie Państwo, autorom się wydaje, że jak oni napisali tę książkę, to dalej jest ich i będą o tym mówić tak, jak oni o tym uważają. Nie. A Ukraińcom się wydaje, że mają jakieś prawo na wolność. No dobra, to było poniżej pasa. Ale zważywszy na to, jak na ten ogólnonarodowy polski ruch, który pokazał teraz ogromną, jak widzisz, solidarność z narodem ukraińskim, to ja jednak... Nie narzekam, nie, tylko mówię o spotkaniu. To ja jednak zadam to pytanie. Zadam je na początku fragmentu, który nam przeczytałaś. Hałyna rodzi się 20 lat po tym, jak wypisano akt zgonu jej dziadka. A później w całym tym fragmencie Hałyna słyszy jego opowiadania, rozmawia z nim. Jest z nim. Poza Wilhelmem Habsburskim Hałyna jest, ona jako pierwsza, jest najważniejszym elementem konstruującym tę powieść. To ona tak naprawdę ma dostęp do każdej tajemnicy, to ona wysłuchała każdej opowieści. Dobrze, to jak to jest? Jak ona wysłuchała tej opowieści, skoro dziadek nie żył od 20 lat? To właśnie dotyczy takiej przyrody tego, czego jest warta historyczna prawda, czego była warta historyczna prawda w Związku Radzieckim, no i na pewno czego to jest warte teraz w Rosji. Czyli można było mieć dokument zgonu, ale być żywym. Można było mieć pas, że się nazywasz Jan Potocki, a nazywać się całkiem inaczej. I to zupełnie było legalne, więc po prostu był dokument aktu zgonu, ale nie było aktu zgonu. A jednak da się tę książkę czytać również tak, że Hałyna te opowieści słyszy niekoniecznie od żywego dziadka. Da się tę książkę czytać na takim poziomie meta.
takiej opowieści nieskończonej, to znaczy takiego dziedziczenia pamięci, w której ona tak naprawdę, opowiadając nam to, co nam opowiada, składa w całość oderwane fragmenty różnego typu historii rodziny, prawda? Tak, bo to jest książka tak naprawdę nie o Wilhelmie i nie o Hałynie, nie o Lwowie i nie o Ukrainie, też, tak. Ale przede wszystkim jest to książka o pamięci, tak, o tym, co jest ważne dla tego, co uważamy pamięcią historyczną. Czy ważne są wydarzenia, które są opisane w gazetach, czy ważne są wydarzenia, które zmieniły czyjeś życie osobiste, czy ważne są nagrody otrzymane za jakiś wniosek w kulturę, czy tam w obronę kraju, czy ważne są wrażenia, wspomnienia, spotkania, przedmioty, jedzenie, szlafroki. Właśnie to jest dyskusja o tym, jak my, na ile ważna jest codzienność w tym, co my postrzegamy jako pamięć historyczną. I często można usłyszeć zdanie, że to nie jest ważne, bo pamięć historyczna jest rzeczywiście o rzeczach takich wspólnych, takich bardzo poważnych, a nie możemy tutaj mówić o codzienności. Natomiast w tej książce staram się rekonstruować właśnie rzeczy ważne z rzeczy nieważnych, czyli detali, które kształtują naszą pamięć emocjonalną, powoli wyrastają w taką pamięć historyczną. I właśnie Hałyna jest tym medium, które zbiera to, co jest napisane, to, co jest usłyszane, to, co jest domyślane, to, co jest wymyślone, to, co było wymyślone przez dziadka, a ona w to uwierzyła, to, co zrozumiała w jego historiach, a potem sobie wyobraziła. I właśnie w ten sposób też kreuje się historię. Nie tylko to, że można mieć dokument o tym, czego nie było. Też można mieć wspomnienie o tym, czego nie było. Lub mieć błędne wspomnienie o tym, co było. Dwóch ludzi, które uczestniczą w tym samym wydarzeniu, nie mają tych samych wspomnień. I tak w tym tkwimy, w tym żyjemy. I też trzeba mieć świadomość tego, że tak funkcjonuje nasza pamięć historyczna. Tak, dlatego nie lubię tego określenia postpamięci, które tak naprawdę jest opowieścią o pamięci. To jest opowieść o dziedziczeniu ułamków, które w pewnym momencie stają się obiektywne, które zaczynamy czytać jako to, co nazywamy po prostu historią. Czytamy to jako wybaczcie Państwo, bo to czasem oksymoronicznie brzmi, ale jako fakty historyczne, że ta opowieść składa nam się na ułożenie faktów historycznych, czasem w nowy sposób, a czasem w sposób tradycyjny. Czasem dochodzimy do tych samych wniosków. Czasami nowy jest sposób ułożenia, a czasami nowymi są fakty. Mhm. I wtedy jak fakty są nowymi, to już nie potrzebują nowego sposobu ułożenia, bo najpierw musimy z nimi się zapoznać. I wtedy jakby najlepiej to zrobić w sposób tradycyjny. Mhm. Szczególnie, że w Twojej powieści to przekazywanie pamięci jest bardzo mocno to podkreślasz, oczywiście nie wprost, chociaż w tamtym fragmencie to było nawet wprost, ale przez całą powieść widzimy, że to opowiadanie jest najważniejsze, że opowieści przychodzą najłatwiej, nie tylko Wilhelmowi, że po prostu w opowieści przechowuje się ten najważniejszy ładunek historii. Bo historia tak ma, że najpierw się opowiada, potem się zapisuje. To może być mniej lub bardziej skuteczne, mniej lub bardziej prawdziwe, ale to opowiadanie tego przeżycia zawsze jest prawdziwe, nawet jeżeli ono się powtarza w różnych wariantach, które między sobą nie mają nic wspólnego, ale zawsze ma tą prawdziwą emocję w sobie. I wtedy to opowiadanie jest dużo ważniejsze od zapisywania. Tak, szczególnie, że jak Państwo będziecie czytać książkę, to zobaczycie, że tam wiele prób zapisania, i nie tylko przez Wilhelma, wiele prób zapisania czegokolwiek jest po prostu nieudane. Tak? Ktoś próbuje coś zapisać, ktoś próbuje czemuś nadać formę skończoną w takim sensie, w jakim tekst domaga się bycia skończonym, a to się po prostu nie udaje. To normalnie w świecie wymyka się jakiemuś
w jakiemuś kontinuum, to się przerywa, to ginie gdzieś. Rozpoczynasz historię, ona za chwilę zupełnie znika, nie ma dla nas, przestaje mieć dla nas znaczenie. A jesteś pisarką znakomitą, więc nikt nie podejrzewa o to, że po prostu zgubiłaś wątek. Natychmiast uświadamiamy sobie, że tak naprawdę wywołałaś takim spotlightem, nie? Następny punkt, który ma nam coś uświadomić i możesz iść dalej, bo tylko z sumy tego oświetlenia scenicznego pojawi nam się obraz całości. Tak, to jest trochę taka projekcja ileś tam D. Mhm. No to dobrze, to teraz możemy wrócić do wątków polskich. Dziękuję bardzo. Pozwolenie. Nas tu wątki polskie słabo interesują w Polsce. Wiem. My mamy własną historię, nie wiem, czy ją znasz. Cała Europa zawdzięcza Polsce to, że istnieje. Jesteśmy najpotężniejszym narodem wybranym. Mamy króla, królową i to nie są zwykłe postaci. My to znamy. Tak, ja coraz częściej, szczególnie czytając porządne papiery Arcy Księcia Wilhelma, ale to nie było pierwsze moje tego typu doświadczenie z literaturą ukraińską, uświadamiam sobie, jak blisko nasze narody blisko siebie realizowały te zwariowane, niedościgłe, wiesz, irracjonalne, zupełnie chore koncepcje. Realizowała czy nie realizowała, to jeszcze pytanie. Ale wreszcie przeczytam ten fragment. 1895-1912. Jedno z pierwszych zdań autobiografii dziadka brzmiało tak. Jestem szóstym i ostatnim dzieckiem moich rodziców. Matka mnie kochała najbardziej. Jego matka, Maria Teresa Antonina Immaculata, Józefa Ferdynanda Leopoldina Franciszka Karolina Izabela Aloiza Krystyna Anna, arcyksiężna austriacka i księżniczka toskańska, była córką Karola Salwatora austriacko-toskańskiego i Marii Immaculaty Bourbon Sycylijskiej. Maria Teresa rozmawiała z synem po włosku. Angielskim władała najgorszej z rodziny. Niby pewnie i poprawnie, lecz jednocześnie powolnie i skąpo. Było widać, że ciągle szuka słów. Kiedy dzieci podrosły, czasem nawet tłumaczyły dla matki pewne zdania swojej guwernantki. Matka wiele czasu spędzała z Wilhelmem, uczyła go stawiania pasjansów, gry w domino i rysowania. Tylko jemu jednemu ze wszystkich dzieci pozwalała przychodzić do swojej pracowni i patrzeć, jak pracuje. Maria Teresa miała zwyczaj trzymać pędzel w zębach, póki wybierała farbę, a także mechanicznie wycierać zabrudzone farbą dłonie prosto w fałdy swojej wyszukanej czarnej sukni. Maria Teresa lubiła malować kwiaty. Podpisywała swoje prace inicjałami MTH, przy czym środkowa litera zawsze była wyższa niż skrajnie. Czasami wodziła ręką małego Wiliego po płotnie, a ten rozmazywał farbę olejną, usiłując należycie wypełnić kontur, który wprowadziła mama. Jednak malowanie nigdy nie było jego mocną stroną. W pracowni matki zawsze pełno było żywych kwiatów, przeważnie hiacyntów. I ten zapach od tamtego czasu przez całe życie prześladował Wilhelma, kiedy patrzył na obrazy. Nawet zachował zwyczaj zakrywania nosa chusteczką, jak to robił w dzieciństwie, bo od zapachu hiacyntów zaczynała go boleć głowa i zatykał się nos. Ojciec Karol Stefan porozumiewał się z dziećmi po niemiecku. Jednak od wczesnych lat wymagał od nich znajomości nie tylko angielskiego i francuskiego, jako tradycyjnych języków obcych, których nauczano cesarskich potomków, ale także polskiego. W 1895 roku admirał cesarskiej morskiej floty Karol Stefan Austriacki von Habsburg odziedziczył majątek, który od zoburzałego polskiego szlachcica kupił w polskim miasteczku Żywcu jego dziadek Karol Ludwik. Tego samego roku Karolowi Stefanowi urodził się najmłodszy syn Wilhelm i szczęśliwemu ojcu przyszedł do głowy pomysł polskiego projektu. Ten projekt był ekstrawagancki, jak wiele innych jego pomysłów.
Karol Sztefan nie żywił nawet iluzorycznych nadziei na to, że on sam czy któryś z jego dzieci kiedyś w przyszłości zostanie cesarzem. Za znacznie realniejszą uważał perspektywę rozpadu samego imperium na liczne drobne narodowe państwa – czeskie, węgierskie, serbskie i inne, wśród których na pewno będzie i polskie. Każde z tych drobnych państw będzie potrzebowało monarchy, który stanąłby na jego czele. Właśnie do tego Karol Sztefan postanowił się przygotowywać. Przyszłym królem czy królową niepodległej Polski widział kogoś ze swojej rodziny albo nawet siebie samego. Karol Sztefan nazwał swego najmłodszego syna Wilhelmem na cześć habsburskiego arcyksięcia, który jeszcze pod koniec XIV wieku chciał dostać polską koronę w typowy dla Habsburgów sposób – przez dynastyczny ślub z 11-letnią polską królewną Jadwigą. Jednak polscy szlachcice mu przeszkodzili, pojmali go w drodze do narzeczonej i przygnali, a Jadwigę wydali za mąż za litewskiego księcia. To małżeństwo zapoczątkowało dynastię Jagiellonów. Tradycja monarchiczna i to niekoniecznie w wykonaniu arystokratów obcokrajowców była w Polsce w tym czasie bardzo silna. A jak w Ukrainie? Pytam tutaj pod kątem tego, że Wilhelm również był układany w tej układance jako ewentualny król ukraiński. Jakie były... No właśnie, jak wyglądał ten ruch monarchistyczny w owym czasie? Ja odnoszę wrażenie, że był niezwykle mocny i że mógł w tym tworzeniu się wówczas myślenia o państwowości ukraińskiej, że mógł bardzo dużo. No, nie stało się tak, ale mógł. Bardzo mocny nie był, bo gdyby był bardzo mocny, może by przetrwał i wtedy by inaczej to się potoczyło. Tylko to było jakby wyobrażenie garstki wpływowych arystokratów, monarchistów. Czyli w tych kręgach Wilhelm był popularny od samego początku, tylko kiedy jeszcze się pojawił na scenie ukraińskiej, kiedy powiedział o swojej jakby takiej intencji przyjęcia tożsamości ukraińskiej i wtedy zaistniał i był postrzegany bardzo poważnie, między innymi przez metropolita Szeptyckiego, który w Galicji, nie powiem, że w Ukrainie, tylko w tej części Ukrainy, był osobą jak chyba najbardziej wpływową, no i od tego zależało opinie innych monarchistów, czyli to wtedy było absolutnie jakby takim oczywistym, no bo Ukraina była częścią monarchii. Oczywiście nie chciała być częścią monarchii, chciała być samodzielnym państwem, ale innego układu niż monarchia chyba nikt sobie nie wyobraził. Czyli to było naturalną rzeczą. Nie było jakby, były oczywiście ruchy też lewicowe, ale nie było aż tak silne jak w Rosji. Czyli to było państwo raczej konserwatywne i tam ten monarchizm był zupełnie naturalny. I dlatego właśnie ten Wilhelm miał oczywiście dużą szansę, gdyby historia potoczyła się inaczej. A badając tę postać, czytając o niej i myśląc nią pewnie w czasie pisania, czy on byłby skłonny objąć taki urząd, czy on byłby skłonny pracować politycznie na rzecz monarchii ukraińskiej, na której stanąłby czele? On byłby jakby najbardziej skłonny i na pytanie, na ile on by się z tym wyrobił. Nie, jasne, ja pytam o jego cechy. To była jego intencja, absolutnie taka świadoma. To teraz ja cię poproszę o fragment z Szeptyckim właśnie, który dopełni tego wątku. Tego dnia miałem być w Kijowie, pisał w swoich pamiętnikach Wilhelm. Jestem więcej niż przekonany, że gdybym był w Kijowie tego historycznego dla Ukrainy dnia, wszystko potem potoczyłoby się inaczej.
Jednak 20 marca 1917 roku podczas proklamowania Centralnej Rady Ukrainy Wilhelma w Kijowie nie było. Był Willi Rainer w miasteczku Baden pod Wiedniem, gdzie leczył kolejny nawrót gruźlicy. Surowy lekarz rodzinny nawet nie chciał słyszeć o jakimś wyjeździe w takim stanie, a z pewnością nie do ogarniętego rewolucją Kijowa. Kiedy jednak nadeszło zawiadomienie, że niemiecki cesarz Wilhelm II chce osobiście nagrodzić austriackiego arcyksięcia pruskim wojskowym orderem Krzyża Żelaznego pierwszego stopnia, lekarz zmiękł i obiecał puścić pacjenta na wręczenie odznaczenia, jednak nie wcześniej niż za 2 tygodnie. Na wieść o uznaniu niezależnego ukraińskiego państwa wszyscy Ukraińcy w austriackiej armii niezwykle się ucieszyli. A mój szwadron Ułanów urządził sobie wielką ucztę w Kadłubiskach, opowiada Wilhelm. Osobiście wysłałem kaprala Nazarkiewicza do barona Kazimierza Głuszkowskiego, żeby baron pomógł kapralowi kupić dla moich Ukraińców 225 litrów piwa i 15 litrów rumu najwyższej jakości. Co do niemieckiego orderu, to wcale nie byłem zdziwiony. Wkrótce rozpoczęli marsz na Ukrainę. Chociaż wiedziałem, jaką politykę będą prowadzić na Ukrainie, jednak mimo wszystko cieszyłem się, że Ukrainę zajmą oni, a nie Austria. Z tej prostej przyczyny, że z Austrią przyszliby na Ukrainę Polacy, śmiercielni wrogowie ukraińskiego narodu. Tak też powiedziałem cesarzowi Wilhelmowi II podczas wręczania mi orderu. I powiedziałem, że będę nosił ten order z tych politycznych przyczyn, chociaż dotąd nigdy żadnych odznaczeń nie nosiłem. A miałem ich 5. Nosiłem tylko niebiesko-żółtą odznakę ukraińskich strzelców sieciowych 1914 roku, o co miano do mnie pretensje, na które odpowiadałem, że to nikogo nie powinno obchodzić. A wkrótce potem do Wilhelma zatelefonował jego kuzyn, świeżo upieczony cesarz Karol I von Habsburg, i zaproponował wspólną podróż do Galicji, żeby Ukraińcy zobaczyli w tym znak lojalności Habsburgów wobec Ukrainy. To była właśnie ta działalność, do której Wilhelm nadawał się najbardziej. Lubił podróżować, lubił robić na ludziach dobre wrażenie, a także i umiał, w odróżnieniu od zbyt nieśmiałego i zakompleksionego Karola, który zanim wypowiedział słowo, już się bał, że zostanie źle zrozumiany i przez to potem będą problemy. Na tle Karola Wilhelm wygląda bardzo ujmująco. Wysoki, z efektownie zaczesanymi do tyłu blond włosami i erotycznym dołkiem w podbródku, wyprostowany w aureoli wojskowej sławy, ubrany w wyszywankę, na której kołnierzu widać było krople krwi, prawdziwej cesarskiej krwi, która pociekła z koniuszka ucha Wilhelma, kiedy przypadkowa kula przyleciała koło jego głowy. A było to tak. Wilhelm z żołnierzami jechał na podwodzie. Jeden z żołnierzy przypadkowo nie zabezpieczył karabinu i postawił go na podłodze lufą do góry. Kolba karabinu ześliznęła się i wpadła w dziurę w dnie wozu, uderzyła o coś i karabin wystrzelił. Kula przeleciała w odległości milimetra od ucha Wilhelma i przedziurawiła jego czapkę, a kropla krwi z zadrapanego ucha spadła na wyszywankę. Więcej krwi nie było, ale Wilhelm pierwszy raz poczuł bliskość śmierci. Własnej śmierci, bo do cudzej już się zdążył przyzwyczaić. Krew się nie sprała i Wilhelm najpierw chciał zmienić wyszywankę, ale potem uznał, że tę plamę można z powodzeniem demonstrować w pewnych okolicznościach, żeby wyglądać romantycznie. Właśnie tak też zrobił. Skromnie idąc za Karolem i dając mu pierwszeństwo jako koronowanemu monarszy. Karol niewyraźnie mamrotał pod nosem, że habsburskie wojska i odnowiona władza cesarska będą odnosić się do Ukraińców sprawiedliwie. Tłumacz zamiast sprawiedliwie powiedział jak należy. Co razem z niepewnymi gestami, cichym głosem i zgarbioną postawą Karola brzmiało raczej podejrzanie niż optymistycznie i przekonująco. Zdawało się, że Karol sam nie wierzy w to, co mówi.
Od razu po skończeniu tej przemowy Wilhelm energicznie wystąpił do przodu, lewą ręką poprawił nieposłuszną blond czuprynę i rzucił kilka po wojskowemu krótkich zdań o tym, że on, arcyksiąże, czuje się w duszy Ukraińcem, że był na froncie, gdzie dowodził ukraińskim pułkiem, że przez ten cały czas nie zdejmował wyszywanki, dotąd została na niej kropla krwi po zranieniu. Ta kropla krwi dla niego jest jak kalina, czerwona na białym, symbol ukraińskiej nadziei. Panienki wrzeszczały z zachwytu, poważne panny omdlewały od upału i niezbyt przyzwoitych marzeń. Mężczyźni mocno zaciskali pięści i wszyscy w tym uniesieniu wierzyli arcyksięcu. Chcieli zrobić go swoim cesarzem, sprawiedliwym i przychylnym Ukraińcom, którzy tak dawno o tym marzyli i zasłużyli na to swoją olbrzymią pokorą i lojalnością wobec cesarskiej władzy. Zdawało im się, że Karol na habsburskim tronie to tylko jakieś tymczasowe nieporozumienie, które on sam sobie uświadamia i musi natychmiast naprawić, ustępując swego miejsca Wilhelmowi. Od razu widać, że ten to prawdziwy władca i wódz, który będzie się sprawować znacznie lepiej. Nawet wygląda, bez dwóch zdań, efektowniej od Karola. To też ważne. Podróż dwóch Habsburgów po wschodniej Galicji trwała 2 miesiące, lipiec i sierpień. Jeździli w dusznym wagonie od miasta do miasta, pili lemoniadę i przywiezione z Wiednia białe wino. Wino szybko się nagrzewało i na każdej stacji służący biegali szukać głębokiej studni, z której nabierali do beczki lodowatej wody, żeby je ochłodzić. Wieczorami Wilhelm i Karol grali w preferansa, palili i byli dumni z siebie i wagi swojej misji. Pierwszy raz obydwaj czuli się jak niegrzeczni chłopcy, którzy wydostali się spod kurateli rodziców i bawili się w niezależność jako poważni mężowie stanu, zajęci wypełnianiem ważnej misji. Obaj byli dandysami i niemałą przyjemność sprawiał im proces wyboru garderoby. Karol uczył się od Wilhelma mówić wyraźnie i krótko. Zapamiętał nawet kilka ukraińskich słów. Przestał się kulić i jąkać podczas występów. I nawet ostrzygł się tak jak Wilhelm. Chociaż jego rzadkie kasztanowe włosy nawet w przybliżeniu nie wyglądały tak efektownie jak gęsta, jasna czupryna kuzyna. Ta podróż służyła umocnieniu autorytetu nowego cesarza Karola wśród Ukraińców. Jednak całkiem możliwe, że w pamięci widzów częściej pozostała nie wstydliwość i niewyraźność postawy czynnego cesarza, a wspomnienie o niebieskich oczach, energicznej gestykulacji i o zaplamionej krwią wyszywance dzielnego arcyksięcia, a także i o tym, jak dobrze Wilhelm mówił po ukraińsku. Po kilku tygodniach Karol wezwał Wilhelma, żeby przekonać go do zapoznania się z metropolitą Andrzejem Szeptyckim. Wilhelm się wahał. Wiedział, jeśli teraz nie potrafi zrobić dobrego wrażenia na metropolicie, to jego ukraińskie plany wezmą w łeb. Wiedział, że plotki o jego życiu osobistym i orientacji seksualnej już dotarły do Szeptyckiego, który dość długo przebywał w rosyjskim więzieniu i dopiero teraz wracał do Lwowa. Wilhelm starannie przygotowywał się do spotkania, ale do ostatniej chwili nie zdecydował, jaką rolę ma zagrać. Przestrzegającego prawa pomocnika panującego cesarza czy ambitnego arcyksięcia, który ma plany objęcia własnego tronu. W końcu postanowił nie określać niczego z góry, a zdecydować stosownie do sytuacji. Tego wrześniowego dnia na lwowskim dworcu panowało ożywienie. Zdawało się, że na spotkanie metropolity wyszło całe miasto, przynajmniej część ukraińska, chociaż nikt nie podawał oficjalnej informacji o jego przybyciu. Ale tacy już były lwowscy Ukraińcy. Potrafili wyczytywać wiadomości pomiędzy wierszami w gazetach, a także jakimś tajemnym sposobem rozgłaszać je w swoim środowisku. To zawsze okazywało się skuteczne. Wilhelm przyjechał na lwowski dworzec w ukwieconym automobilu i jako jeden z pierwszych przywitał Szeptyckiego jeszcze na peronie.
zwrócił się do metropolity po ukraińsku. Obecni Ukraińcy z zachwytem klaskali w dłonie i szeptali między sobą. Do Wilhelma dolatywały fragmenty zdań. Nasz cesarz ukraiński. Szeptycki przywitał Wilhelma po niemiecku. Obaj mieli niebieskie oczy. Nogi metropolity w tamtym czasie jeszcze nie były unieruchomione, jednak artretyzm już dawał mu się w znaki i Szeptycki dość zauważalnie kulał. Mimo to wyglądał potężnie. Włosy jeszcze mu nie posiwiały i układały się wokół twarzy i brody zadbanymi pasmami. Po oficjalnej ceremonii powitania metropolity, po powrocie z rosyjskiej niewoli, on i Wilhelm już we dwóch jechali z dworca do pokoju Szeptyckiego na górze Świętego Jura. Przy obiedzie najpierw długo rozmawiali o epidemii tyfusu na frontach. Obu im sądzone było się z nią zmierzyć. Szeptycki już przeszedł tę straszną chorobę w młodości, dawno temu, przed samym złożeniem ślubów, jak jeszcze Wilhelma nie było na świecie. A Wilhelmowi przyjdzie zachorować na tyfus pod koniec wojny, za 3 lata. Metropolita powiedział mu, że w czasie choroby męczyły go silne napady głodu. Jednak nie pozwalano mu jeść, bo po jedzeniu chorym zawsze się pogarszało. I oto pewnego razu, kiedy siostra opiekunka odeszła, schwycił z talerza sznycel, który przyniesiono siostrze na obiad i zjadł. Później oczywiście znacznie mu się pogorszyło, gorączka podniosła się do 40 stopni i jego matka dzień i noc klęczała przy łóżku chorego syna i modliła się, żeby przeżył. To był ostatni, najcięższy napad choroby. Później Andrzej jeszcze długo nie mógł jeść mięsa, a sznyclów unika do dzisiaj. Rozmawiali, jak wielu w tamtym czasie, o nowych metodach leczenia tyfusu, o ludziach, którzy przeżyli, o tym, jakie dziwaczne wizje zdarzają się chorym w czasie gorączki. Wilhelm opowiedział Szeptyckiemu, że nie tak dawno był w Wiedniu na wykładzie pewnego, bardzo modnego teraz lekarza Zygmunta Freuda i ten opowiedział, że sny i widzenia można tłumaczyć, odkrywając w nich ukryte, a nawet nieświadome ludzkie pragnienia i pożądania. Szeptycki uważnie słuchał. Rozmowa trwała przy obiedzie. Metropolita podziękował Wilhelmowi za pomoc w uwolnieniu go z niewoli. Wilhelm słuchał, skromnie opuściwszy oczy i słusznie zaznaczył, że to uwięzienie mogłoby się skończyć wcześniej, gdyby społeczeństwo aktywniej walczyło o uwolnienie metropolity. Wtedy nie trzeba byłoby z tym czekać do rewolucji lutowej w Rosji. Od pierwszych chwil znajomości Wilhelm wiedział, że znajdzie z tym człowiekiem wspólny język. Szeptycki miał podobne poglądy na ukraińską politykę. Chciał, żeby jego krajem rządził oświecony europejski monarcha, który umiałby powstrzymać i polską, i rosyjską presję. Obydwaj ci sąsiedzi uważają Ukrainę za swoje terytorium i w tym tkwi największe niebezpieczeństwo dla przyszłego, niepodległego kraju. Polski arystokrata i wychowany na polskiego króla, austriacki arcyksięży, rozmawiali po ukraińsku i budowali plany odłączenia Ukrainy jako niezależnego królestwa od Austrii i Polski i nie wiedzieli, że te plany wtedy były realne tak, jak nigdy wcześniej i tak, jak nigdy później. Dzięki. Wspomniałem wcześniej, że ta powieść jest jedną z szeregu powieści ukraińskich ostatnich 100 lat, które w jakiś taki sposób dość fundamentalny próbują z jednej strony rozprawić się ze swoją przeszłością i jakoś ją zrozumieć pewnie, ale z drugiej nauczyć tej przeszłości Europę. Czy ja odnoszę takie wrażenie, że autorki, autorzy ukraińscy, nie wiem na ile świadomie, ale jednak uznali, że ten sposób opowiadania o niezwykle złożonej, niezrozumiałej dla człowieka Zachodu zupełnie sytuacji Ukrainy na początku wieku i po pierwszej wojnie światowej, no, musi być kompletnie niezrozumiały i należy to wykładać na różne sposoby. Tutaj taką
książką, która odtwarza postać równie zapomnianą jak postać Wilhelma von Habsburga, jest książka Zapomnienie Tani Malarczuk, która odtwarza postać innego ideologa państwa ukraińskiego, Wiaczesława Łypyńskiego, Władysława Lipińskiego po prostu, o którym Polacy nic nie słyszeli, a który również z ziemiańskiej rodziny polskiej pochodzący w którymś momencie poinformował, że jest Ukraińcem. Wiem skądinąd, że pisałyście te książki równolegle, nie wiedząc o tym, że odtwarzacie tak... Spotkaliśmy się w wydawnictwie właśnie. Czy twoim zdaniem, szczególnie teraz w kontekście wojny, rola pisarzy ukraińskich przez te ostatnie naście czy 20 lat, próbujących wyjaśnić wyjątkowe skomplikowanie losów Ukrainy, była skuteczna? Bo wszyscy, wszystkie jesteście tłumaczone na wiele języków. Te powieści są omawiane, bardzo często nagradzane i w Polsce, i w ogóle na Zachodzie. Czy uważasz, że tę świadomość nieoczywistości losów Ukrainy udało się w jakiś sposób opowiedzieć człowiekowi Zachodu? Bo ja czytając tę książkę stwierdziłem, dalej nic nie rozumiem. Ja miałam inne trochę odgłosy od osób na przykład z Niemiec, no bo ta książka istnieje po niemiecku już rok. I przez ten rok właśnie w tym kontekście zbliżającej się wojny, bo ona wyszła akurat w marcu ubiegłego roku i wtedy tak samo armia rosyjska stała na granicy ukraińskiej, ale wtedy odeszła. I właśnie wiadomość o tym dostałam też w momencie omawiania tej książki w jakimś wywiadzie. No i ona też była rzeczywiście czytana przez pryzmę współczesności, której oczywiście ja nie miałam, pisząc tą książkę w 13, 14, 15 roku. Wtedy sytuacja była zupełnie inna, ale właśnie teraz uświadamiam sobie, że w Niemczech to się powoli robi takim podręcznikiem dla zrozumienia Ukrainy. Czyli to, ten sposób opowiadania taki przez prywatne historie, przez osobiste wrażenia, przez losy połączone jakby osób wychodzących z historii zachodniej, z tradycji zachodniej, z Polski, z Ukrainy, czyli właśnie ten taki kocioł językowy, kulturalny, który był w Lwowie, w Galicji w ten czas, to jest jakby raczej zrozumiałe, tylko nieznane. I wydaje mi się, że ważne jest nie tak tłumaczenie tego, jak po prostu opowiadanie tych szczegółów, bo często też jakby od nieznania tego kontekstu, to nieznanie kontekstu powoduje błędne wyniki i rozumienie teraźniejszej sytuacji i właśnie łapanie się na propagandystyczne chwyty. I wydaje mi się, że ja nie wiem, czy ta rola pisarzy była skuteczna, o czym ty pytasz, i jak mamy wymierzyć ten skutek. Wydaje mi się, że to raczej nie jest iłościowo, a raczej jakościowo, że osoby, które coś zrozumieli przez tą literaturę, oni już inaczej myślą, oni już inaczej postrzegają ten świat i ja cały czas spotykam takich osób, które po przeczytaniu jakiejś książki ukraińskiej pojechali na przykład do Ukrainy i nie tak w ramach wycieczki turystycznej, tylko w ramach tak zwanych Bildungsreisen, czyli jakich wyjazdów zapoznawczych, żeby poznać kulturę, żeby poznać tradycje. I te osoby zadają zupełnie inne pytania niż osoby, które przyszli właśnie posłuchać, a co to jest Ukraina, jak tam wygląda literatura. I tych osób jest coraz więcej i więcej też jest młodszych osób, które inaczej to postrzegają, które nie mają tych stereotypów, które my jeszcze niesiemy z sobą ze swojej socjalizacji radzieckiej, czy krótko postradzieckiej. I wydaje mi się, że skuteczność tej literatury powinna być większa i to powinno być takim
planem Ukrainy, czyli my na razie jeszcze tylko zaczynamy stworzenie instytucji promujących kulturę ukraińską i dlatego to jest taki problem i taka biała plama w świadomości Europejczyków, bo te wszystkie książki, o których mówisz, oni przeważnie powstali nie dlatego, że na przykład państwo ukraińskie starało się wypromować ich i dofinansowywało i szukało możliwości, a tylko w wyniku wysiłków takich entuzjastów jak Bohdan Zadura, który właśnie bierze do ręki kolejną książkę i nie idzie do wydawnictwa, żeby mieć kontrakt i jakby gwarancję tego, że książka się ukaże, tylko tłumaczy na spokojnie, tak tyle czasu, ile potrzebuje i potem szuka wydawcy na własną rękę. Czyli on robi taką całą instytucję, bierze na siebie rolę całej instytucji i robi to już nawet nie od lat, a od dziesiątków lat. I takich tłumaczy jest na świecie wielu. To jest taka loża masońska. I ja po prostu podziwiam tych ludzi, na ile oni są promotorami kultury ukraińskiej. Uważam, że należałoby im się więcej szacunku też od nas, strony państwa też ukraińskiego. No i właśnie w tym kierunku zmierzaliśmy przed wojną, bo zostały stworzone pierwsze instytucje, została na przykład pierwsza nagroda dla tłumaczy literatury ukraińskiej zaistniała, między innymi Bohdan Zadura był nominowany na tą nagrodę, no i tak dalej, i tak dalej. Zwiększyła się ilość festiwali, tłumacze zostali zapraszani na te festiwale, czyli po prostu zaczęliśmy powtarzać to, co Polacy robili w latach 90. promując swoją literaturę na Zachodzie. Wreszcie zaczęliśmy to robić właśnie nie takimi wyrywkowymi wysiłkami pojedynczych pisarzy, które już w jakiś tam sposób zaistniały w innych krajach przez tłumaczenia, tylko właśnie planowanymi takimi rzeczami. Ja jestem strasznie dumna z tego powodu, że nawet w tym roku Ukraina będzie miała swój stand we Frankfurcie. To jest jak niesamowity wysiłek różnych osób i między innymi Instytutu Goethego dla czegoś, który właśnie w to się zaangażował, ale przede wszystkim ludzi pracujących na rzecz tej kultury i pracujących przeważnie pro bono, mających jakieś tam inne zajęcia. No i właśnie chciałabym dotrwać do czasów, kiedy to już przestanie być takim tylko i wyłącznie entuzjastycznym czynem, a zacznie być jakąś normalką. Doczekasz, doczekasz. Ja tylko w tygodniu Angelusa i Silesiusa przypomnę, że Bohdan Zadura jest jedynym w historii laureatem obu tych nagród. Gdyż jest laureatem Nagrody Silesiusa za całokształt poetyckiej i laureatem Nagrody Angelusa jako tłumacz Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek Kateliny Babkin z zeszłego roku. Już chyba nikt nie powtórzy takiego sukcesu Bohdana, żeby mieć te dwie nagrody razem. Nawet nie o nagrody chodzi, nikt nie przetłumaczy tyle. To jest po prostu niesamowite, ile on... Tak, bardzo dużo pracuje, bardzo dużo pracuje. Ostatnie pytanie ode mnie, a potem być może jeszcze od Państwa. Pytanie ode mnie jest o Hołynę teraz, dlatego że my jakoś tak się zapadliśmy w tego Wilhelma. To jest postacią fascynującą oczywiście, a w kontekście społeczno-polityczno-kulturalnym związków Polski i Ukrainy w ogóle postacią niezwykłą, tak samo jak i Łypyński. Ja obydwie te postaci Państwu do studiowania polecam. Wilhelm jest bohaterem książki, która się ukazała po polsku. Jest książka Timothy'ego Snydera, Czerwony Książę. 2 lata temu się ukazała. Korzystałaś z niej też, prawda? Pisząc. Oczywiście. To jest chyba jedno z niewielu źródeł, z których można się dowiedzieć o nim w ogóle. Mhm. I dobrze, żeśmy o nim tyle pomówili i poczytali. To nas wciąż uczy tej prawdziwej historii. Natomiast czyli historii tworzonej przez ludzi. Natomiast Hołyna się jeszcze u nas nie pojawiła poza hasłem, a dla mnie ona jest niezwykle istotna. To znaczy, to jest postać... Tak, myślałem o twoim procesie twórczym i myślałem, że jest to postać ci potrzebna, że jest to postać potrzebna do uporządkowywania również chronologicznego tego, co się
co się wydarza. A później wpadłem w pułapkę, bo mniej więcej od połowy książki zauważyłem, że nie, że ty jej nie potrzebujesz do chronologii, że ona jest, że ona pełni zupełnie, znaczy ma spełnić inną rolę. No właśnie, jak byś tę rolę określiła? Ja mam na to parę metafor, ale się wstydzę. To jak byś określiła rolę Haliny Hałyny w tej książce i kim ona tak naprawdę jest? Chodzi tu nie tylko o Hałynę, chodzi tu o kobiet w tej książce, bo to jest nie tylko powieść o Wilhelmie, nie tylko powieść o Lwowie, nie tylko powieść o Galicji, o losach Ukrainy w tym całym okresie ponad stuletnim, a też powieść właśnie o tym, jaki jest udział kobiet w tych wydarzeniach historycznych i jaka jest świadomość tego udziału tych kobiet. Bo kiedy miałam taki ambitny pomysł, że właśnie napiszę książkę historyczną, ale nie chcę opowiadać o bohaterze męskim właśnie tylko z punktu widzenia męskiego, a chcę, żeby tam był mocny głos kobiecy, to zaczynam szukać memuarów kobiet, żeby po prostu rozeznać się w tym, jak wyglądało ich życie codzienne, jak oni myśleli o tym, co się odbywa, co oni robili, jak to w ogóle było. I okazało się, że takie memuary istnieją w języku niemieckim, oczywiście bardzo dużo. Istnieją w języku polskim, już dużo mniej. I prawie nie istnieją w języku ukraińskim, a nawet jeżeli są, no to przeważnie te kobiety opowiadają nie o sobie, a opowiadają o czymś ważnym, czyli zakładają, że ich życie to nie było coś ważnego, to nie było to, o czym warto opowiadać. I właśnie miałam wielki problem, bo stworzenie takiej postaci jak Hałyna, jak jej babcia, jak jej matka, to było właśnie takie kreowanie postaci nieistniejących, albo istniejących, a milczących, a oni powinni byli mówić, oni powinni byli działać. No i wtedy bardzo często musiałam się udawać do memuarów męskich i przerabiać ich na memuary damskie, żeby to jeszcze było naturalnie i żeby ten język też odpowiadał, no bo w przekładzie polskim nie mamy tego problemu, natomiast w oryginale te postaci mówią często bardzo dziwnym językiem, takim językiem, który właśnie musiałam odtwarzać z tych memuarów, jakie wtedy były w Galicji. Bo nikt nie mówił tak tylko po niemiecku, czy tylko po polsku, czy tylko po ukraińsku. To była taka dosyć specyficzna mieszanka, zależna oczywiście od tego, jakie wykształcenie miała ta osoba, jaki miała status społecznej. No i właśnie stwarzanie tych kobiet to było dla mnie bardzo ważnym zadaniem, ponieważ to jest rzadkością w historii Ukrainy, żeby taka rodzina w ogóle mogła się pojawić, żeby ona mogła przetrwać, żeby ona nie została zabita, deportowana, wymordowana i żeby dalej funkcjonowała i miała jakiś sukces w tym życiu, szczególnie jeśli mówimy o kobietach. I dlatego właśnie stworzyłam to, pozwoliłam sobie na to przynajmniej w powieści, w takiej fikcji, dlatego żeby właśnie mieć jakiś taki przykład, że mogła być taka rodzina, teoretycznie mogłaby i nawet były te rodziny, tylko że o nich po prostu nic nie wiemy, albo wiemy bardzo mało, albo wiemy tylko jakieś ogólne rzeczy, żadnych jakichś ważnych, czy prawdziwych, czy dokumentalnych. I to jeszcze jest przed nami, zbieranie takich dokumentów, to jest właśnie to, co jest trendem teraz, nie? Że słuchanie opowieści rodzinnych, uporządkowanie ich, robienie z tego muzeów, robienie z tego, nie wiem, literatury, czy malarstwa, czy jakiejś innej narracji i właśnie uświadamianie sobie tego, na ile to jest ważne, to przekazywanie pamięci, przekazywanie doświadczeń i też usłyszenie każdego, usłyszenie dziecka, usłyszenie kobiety, usłyszenie niepełnosprawnych, czyli ta historia się tworzy przez taką inkluzywną narrację. Tak, ja tak rozumiałem rolę Hałyny i jej opowieści w którymś momencie zaczynającej się od dziadka, ale później coraz bardziej sterującej w stronę babci, matki. Zresztą to tam jest tak czasem ten spotlight, to światło, ten punktowe światło pojawia się w życiu Hałyny
w poczekalniach do lekarza. I tam poza taką opowieścią, czy to rzeczywistości sowieckiej, czy rzeczywistości postradzieckiej, tam jest też wątek niemożności zapisania czyjegoś życia, tylko tutaj już w stopniu dosłownym i trochę przerażającym, to znaczy wypisywanie zlecenia na badanie, którego nie da się odczytać. I realizacja tych badań w laboratorium, które wracają do lekarza, tylko ich się nie da odczytać. To jest jeden z wielu tropów niemożności zapisania, które rozsiewasz w tej książce. Ale ten akurat w wypadku kobiet bardzo symboliczny, potwierdzający to, co przed chwilą powiedziałaś. I to też chodzi nie tylko o klęskie zapisywania, tylko o taką płynność historii, którą nie możemy zatrzymać, nie możemy jakby utrwalić jakiś moment i powiedzieć, to było ważne, a cała reszta nie. Staramy się cały czas, ale to tam się rozsypuje, bo czasy się zmieniają i wtedy nagle jakoś uświadamiamy sobie, że to, co było ważne wtedy, wydawało się, że tylko to jest warte tego utrwalenia, nagle traci tą ważność i coś innego występuje, więc dlatego to jest taka praca Sizyfa, że nigdy się nie kończy. Zawsze musimy tą do góry iść z tym kamieniem. Dobrze, czy mają Państwo jakieś pytania do autorki? Bardzo proszę. Jeśli ktoś chciałby się włączyć, to już mikrofon do Ciebie idzie. Dziękuję. Bo Karol Stefan miał trzech synów. Właśnie Wilhelma i dwóch synów, których już nazwisk i imion nie pamiętam, ale dwóch z nich było bohaterami polskimi. Obydwaj walczyli podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jeden zmarł chyba w maju 1939, a drugi zmarł w czasie, 1945, jeżeli dobrze pamiętam. I pani tutaj mówiła o Karolu Stefaniu, który dość pragmatycznie uczył swoich synów, żeby w przyszłości byli przywódcami różnych krajów, prawda? Bo jego dwóch synów było polskimi bohaterami, a trzeci był bohaterem ukraińskim, prawda? I czy ma pani takie wrażenie, że ta historia habsburska łączy Polaków i Ukraińców? Wydaje mi się, że to jest, chodzi nie tak o historię Habsburgów i nie o te podziały polsko-ukraińskie, bo wizja ojca Wilhelma, czyli Karola Stefana, ona była stricte polska, czyli on był bardzo przeciwko temu, co Wilhelm uprawiał i nawet zerwał z nim kontakt w tym momencie, jak on się wypowiada po stronie ukraińskiej bardzo mocno w moment konfliktowy, już w czasach międzywojennych. No a jemu chodziło o taki praktyczny po prostu gest, nie? Że on tutaj miał majątek i chciał to ochronić i najpierw oczywiście miał ambicje bardziej poważne polityczne, no a potem już po prostu chciał przetrwać, nie? Ale co łączy i co jest ważne w tej historii, ważne jest to, że właśnie takie historie są dobrą odpowiedzią na taką, na takie pozycje aroganckie zachodnie, kiedy mówi się o tym, że historia Europy Wschodniej to jest zupełnie jakaś rosyjska bajka i w ogóle jakiś taki nieistniejący dla Zachodu koszmar, w którym nie ma nic absolutnie, co nie ma nic wspólnego z historią zachodnią, co oczywiście tak nie jest, po prostu nie znamy tej historii i dlatego takie rzeczy, odkrywanie sobie nawzajem tych wspólnych historii są bardzo ważne, są budujące. Oni są właśnie po stronie jakby pojednawczej, a nie po stronie podziałów, nie po stronie takich nacjonalizmów i innych izmów, które nie są raczej konstruktywne w tej chwili. I dlatego mi się wydają takie dziwaki, nie? Bo oni jakby w takiej historii, powiedzmy tradycyjnej, oni
są postrzegani jako takie trochę romantyczne, nie wiadomo o co im chodziło tak do końca, czyli oni nie były na poważne brani jakby jako politycy, jako historycy. Ale wydaje mi się, że w naszych czasach my akurat inaczej to możemy postrzegać, bo dla nas są ważne nie tak sukcesy, nie? Że kto został w końcu jakimś politycznym przywódcą i miał sukces, a kto nie został, a ważne są właśnie te nowe, w tym czasie nowe kreowane idee, typu tego, że ja mam prawo do wybrania sobie tożsamości, ja mam prawo do tego, żeby być austriackim arcyksięcem, a mieszkać tam, gdzie ja uważam i chcę i gdzie mi się podoba, czy w Polsce, czy w Ukrainie, czy w jakiejś innej Hiszpanii, czy tam we Francji. Czyli ten właśnie, ten taki wtedy rodzący się jakby to pojęcie Europy, które właśnie mamy teraz, to już wtedy dla nich było czymś oczywistym, że nie było o pojedynczych państw, bo Kaukaz to nie było państwo, to była właśnie taka Unia Europejska w sumie, nie tylko właśnie tamtych czasów. I właśnie i to było też fajne. Miało oczywiście dużo minusów, ale miało też tą trwałość, której nam zawsze brakowało w tej Europie Wschodniej, bo my nie mieliśmy nigdy trwałości takiej historycznej, możliwości właśnie w spokoju pomyśleć o czymś, co się wydarzyło. My zawsze mieliśmy z czym się borykać, coś jakoś rozwiązywać i tak dalej, ale właśnie tej refleksji historycznej zawsze nam brakowało i dlatego właśnie są ważne te historie, które dają nam pretekst do takiej refleksji i innego postrzegania samych siebie i relacji między sobą. Czy chcesz jeszcze? No cóż, w takim razie bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Ja zakończę to spotkanie może jednak troszkę bardziej pesymistycznie, to znaczy... Jeszcze bardziej. No nie, bo wspominałaś o tym, że odpowiadając na pytanie Dawida, wspominałaś o tym, że jest coś pozytywnego, coś optymistycznego w tym myśleniu ponadnarodowym, które my dla uproszczenia nazywamy monarchią, no ale nie bardzo mamy inne wyjście. My Polacy też na pewno, zważywszy na prawie 2 wieki zaborów, głębokie przywiązanie do tradycji galicyjskiej czy austro-węgierskiej, oczywiście nie w całej Polsce. Natomiast z tego tekstu, z Twojej książki brzmi, czasem słychać, nie cicho, tę obawę, ta obawa, że jeżeli Ukraina nie będzie samostanowić się w tym czasie ponad głowami Polski, to nic dobrego się nie stanie. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? I to przekonanie ja rozumiem i rozumiem, że oddajesz swój czas, znaczy czas tej opowieści taki właśnie był. W Polsce to trwało znacznie dłużej. To, żebyśmy mogli zacząć od nowa jakoś poważnie rozmawiać między sobą, do tego potrzeba było tej okropnej wojny. To tak naprawdę ona, w moim przekonaniu, jest w stanie w przyszłości zmienić stosunki polsko-ukraińskie. Nie zgadzam się z Tobą tutaj kompletnie, bo uważam, że stosunki ukraińskie już się zmieniły. Pamiętam walki o cmentarz Łyczakowski w latach 90. i pamiętam, jak się wtedy przyjeżdżało na spotkania i mówiło się, że jestem pisarką ukraińską z Lwowa i były oburzone głosy z sali, że Lwów nie jest miastem ukraińskim, co pani sobie tutaj wymyśla. I zupełnie nie do pomyślenia jest coś takiego dzisiaj. I to zmieniła nie wojna, to zmieniła polityka kulturalna, która była prowadzona w Polsce przez te wszystkie lata. Projekty wspólne, tysiące książek polskich, przetłumaczonych na ukraiński, bo nie mieliśmy polskiej literatury po ukraińskiej w latach 90.
Teraz mamy mnóstwo książek, my znamy polską literaturę, najnowszą i starszą, i to jest proces absolutnie już tak chyba najlepiej przetłumaczona współczesna literatura. Najwięcej przetłumaczonych książek ze wszystkich współczesnych literatur to są książki z literatury polskiej. I to jest wysiłek właśnie polityki kulturalnej. To zmieniło nasze stosunki. Wojna po prostu potwierdza to, co było i jakby zmusza nas do takiego wspólnego działania, ale gdyby to nie było wcześniej zrobione i nie było tej podbudowy, to by mogło być całkiem inaczej. Obawiam się, że przeceniasz naród polski naprawdę. W tej grupie, o której mówisz, która wymieniała się sensem kultury i sztuki przez te ostatnie 20 lat, tak, to oczywiście wszystko się stało. Nie jestem przekonany, że w całym społeczeństwie, powiedziałbym nawet, że tylko w tym społeczeństwie, które czyta, co jest u nas stosunkowo małym procentem. Oczywiście mówimy o literaturze. Zatem, tak, a ja mówiłem o jednak sytuacji, wiesz, takiej, odchodziłem od tego, przepraszam za wyrażenie, pola kultury. Dobra, bo tak to się możemy spierać, ale też bez mikrofonów możemy. Natalka Śniadanko, dziękujemy bardzo. Dziękuję również.